Rzeszowej na nagrywanie filmu Wołyń. Jadę jako statysta, żołnierz niemiecki. Nie wiem, jak to będzie wyglądało, bo w sumie byliśmy tylko na przymiarkach, nie robiliśmy jeszcze nic. Nie mam zielonego pojęcia, co to będzie, jak to będzie. Charakteryzowani czekamy na dalsze Piotrek, akcje. Dobry, Piotrek. Charakteryzacja już trochę zeszła. Teraz kaweczka. Chyba na jedzonko. Jaki masz dobry? Partyzan jesteś. Odpoczywamy sobie w cieniu. Zmieniamy lokalizację na Lipnice. Wiezi nas jakieś zadupie. Martwi żywi ludzie. Coś ostrości nie mam. Byłbyś maskę popilnować? Nie. Z martwych wstał? Jeszcze chwilę. Jeszcze troszkę nam tutaj zajdzie. Nasz prąd chyba jedzie. Albo nie wiadomo co.
zmęczenie i ciężar całego ekwipunku daje w kości. Skończyliśmy w końcu. Jest godzina, a gdzieś po 7 chyba. O 3:30. Co? Za 10 7. Skończyliśmy. Nie da się iść. Po 15,5 godziny udało się dotrzeć do domu. Wyjechałem za 10:06, jest godzina 21:20. Było warto tam pojechać. Troszkę inaczej sobie może to wyobrażałem, troszkę inaczej trochę było, ale naprawdę było warto. Fajne doświadczenie, fajni ludzie. Trochę mi się tam wkurzali momentami, ale to jest. Mam nadzieję, że się fajnie oglądało. Do zobaczenia w następnych materiałach.